Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. Fernando Torres. Pienal. Fernando Torres podaje i piłkę przejmują rywale. Puyol. A teraz Xabi Alonso. Fernando Torres. I piłka wybita do przodu. Podał tu Hiszpanie. Capdevila. Ponownie aut. Piqué. Villa. Iniesta. Ależ podanie. Strzał! Niestety obok bramki. Xabi. Twarda walka, no i traci piłkę. Iniesta. Xabi. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ładne podanie. Piłka w siatce. Ale strzał przez przysłowiowe pół boiska. Potrafi to robić. Nie po raz pierwszy. Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Iniesta. David Villa teraz. Pienal. Okoena. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Może być groźnie. Zatrzymany atak. Nawet nie musiał się ruszyć bramkarz. Xabi. A teraz Xabi Alonso. No, chciało szukać rywala, ale nie udało się. O, udało mu się ładnie podać. Ach, może być groźnie. Dobrze to przechwycił. Strzela! No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Xabi. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. I Villa. Świetnie wyczuł rywala, skutecznie zatrzymał atak. Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne. Capdevila. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. No, może centrować w pole karne. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Daleko wybijają. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Uderzenie w stronę bramki. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki.
A teraz przy piłce Xabi Alonso. Fernando Torres. Xabi. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. Rzucił w pole karne. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Fernando Torres. David Villa. Iniesta. Pienaar. Bardzo dobre podanie. Och, ładnie to zrobił. Pienaar. Ach, troszkę za wysoko. Na pozycję wyszedł znakomicie, ale strzał był już gorszy. Fernando Torres. No i świetnie teraz obrońca zmusił rywala do błędu. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Xabi. Iniesta. W ostatniej chwili przejęli. Pienaar. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Fernando Torres. Xabi. Ładnie odebrał mu piłkę. Chyba nie popatrzył, gdzie są koledzy. Pienaar. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Iniesta. Koniec pierwszej części spotkania. Rozpoczyna się przerwa. Właśnie zaczęli drugą połowę. Ładne, dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Xabi. Iniesta. Ładne podanie. No wsparli teraz bramkarza. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Fernando Torres. Xabi. Groźnie, ale zdążyli na czas. Ach, wydawało się, że straci równowagę w tym starciu, ale jednak nie dał się powalić. To chyba poważny uraz, wciąż nie wstaje z murawy. Odetchnąłem z ulgą, udało mu się wstać, no i wraca do gry. Wiesz, naprawdę przez chwilę myślałem, że nie da rady. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Pienaar. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Traci piłkę w tym starciu. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Precyzyjne podanie. Dobra interwencja obrony. Fernando Torres. Sergio Ramos. Xabi. Ślisk, co z tego wyniknie? No i przejęli w ostatniej chwili.
bramce Xabi Alonso. Niełatwo odebrać mu piłkę. Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. I będzie aut blisko pola karnego. Trener dokonał pojedynczej zmiany, nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Ale pięknie! Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Ale urody było to wykończenie. Ogromna radość kibiców. I mamy podwójną zmianę. Na boisko wbiega dwóch graczy rezerwowych. No, stawiają wszystko na atak. I Villa. Opena. Iniesta. Podał do partnera. Celnie do partnera. Zdobywają bramkę. No i proszę, mamy szybką odpowiedź. Po tym można poznać mocną, klasową drużynę. Mają team spirit. Opena. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Nie czekają od razu, wznawiają grę. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. A teraz Xabi Alonso. Iniesta. Teraz Villa. Iniesta. Ładnie dograł. No, prawie, ale nie opanował piłki. Pienaar oddał piłkę. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Trwa druga połowa spotkania. Zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Piłkę przejmują rywale. Sergio Ramos. Ryzykowna, ale udana interwencja. Był faul i rzut wolny. Twarda walka niebezpiecznie, ale piłka czysto odebrana. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. Końcówka nader ciekawa. Dobrze, ucieka obrońcom. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Dopiero co pojawił się na boisku i od razu strzelił bramkę. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Pięknie podał. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Świetnie teraz przechwycili w samej końcówce, utrzymują remis. Będą mieli szansę, rzut rożny, jeśli go wykorzystają, wygrają.
No, kolejne udane przejęcie. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Uderza! Rzut rożny to dla nich szansa na zwycięstwo w remisowym do tej pory spotkaniu. No i świetnie piąstkuje. Udanie. No przejął, ale nie opanował piłki. Prawidłowa reakcja sędziego, zawodnik był faulowany. Szkoda, bo atak zapowiadał się naprawdę interesująco. Kontynuują atak. Będziemy mieli rzut karny. Co za emocje! Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Kolejne podanie. Dobrze dobrał. Sporo bramek my oglądaliśmy. Spotkanie kończy się wynikiem 3-2. Spotkanie jest zakończone, ale myślę, że długo będą trwały dyskusje kibiców, czy zwycięstwo było zasłużone, czy był karny, czy też go nie było. Nie wiem, co tu powiedzieć o tym karny. Na szczęście możemy skończyć transmisję. Dziękujemy za uwagę. Pasjonująca walka już zakończona. Aż wierzyć się nie chce, że to już koniec tego spotkania. Moglibyśmy patrzeć i patrzeć, no i delektować się grą. Przychodzi mi tylko pożegnać się z Państwem, a więc dobrej nocy. Komentował ten mecz Dariusz Szpaszowski. Thank you.